Jeszcze tego, ale brawo, brawo. Tak witam. Gratulujemy, witowaliśmy ci każdego dnia. Musimy się szczepić. Mamy wiele pytań, ale jak będziesz już wolniej. Ja mnie odnoszą z tej łódki, nie? Ja mu ruszę do autobra. O, tu na plecach. Trzymaj teżkę mnie ten. Trzymaj. Trzymaj. Puchar i kamerę. To. No ja zrobię teraz. O. To jest bardzo dużo wartości. Jeszcze z brodą. Książkę wziąłem specjalnie, przyniosłem z domu w firmie, została o lekcji. Miałeś na drugiej stronie dopiskać. Ale ja nie wyruszam, na razie będę dłużej tego kolizu. Tak, ale już tego nie świeżości od ciebie emanuje. No i co? No ja mam jeszcze tyle energii, że starszy. Na świeżo będzie. No jeszcze został Pacyfik. To co mam tobie napisać? Uśmiechnij się. Indyjski też, po kolei. Także to nie ma tajemnicy. Ja wiem, że Olek znajdzie ten zagubiony samolot. To jest prawda. Fantastyczny człowiek. Fantastyczny, wspaniały. Niesamowity. Dostawałem od ciebie SMS-y, dziękuję. No. Mnie się podobał ostatni. No właśnie, bo teraz przyjmujemy ten wysyłanie. Mnie się Olek podobał ostatni. Ja napisałem, że jestem dumny, że jestem Polakiem i to dzięki tobie. Ja też. O, to. Ja też taka jestem jest dumny. I tak leżał Olek, że wow. Przecież to jak ja dopłynąłem do Ameryki i pierwszy krok na ziemię amerykańską, to ja na tą koszulkę nałożyłem jeszcze, a mimo żeby upał, nałożyłem jeszcze jedną. Nikt o tym nie wiedział po co. Ja tak mówiłem Piotrowi Chmielińskiemu, ten nadzorował mnie. Upał jest to podwójnie, to lepiej chroni, nie? Ale potem zademonstrowałem to. Witałem się tą ziemię amerykańską, położyłem się, a z tyłu miałem napisane Polska. A z przodu był orzeł, no aż to tłumaczyłem im dlaczego. Jestem Polakiem i pokazuję godło Polski, nazwa Polska to Polak, no także... Brawo! Dumę, że jestem Polakiem. Brawo, brawo! Jesteśmy dumni z ciebie! Dumni, brawo!